Welcome to Poland, land of the Witcher brand. Doesn't rhyme. A dokładnie godzinę drogi od Bytomia, naszego domu. Film będzie z angielskimi napisami, dlatego że zainteresowanie jest ponadkrajowe. Gdy gruchnęła wieść o ekranizacji książek o Wiedźminie, przez 2 lata wszyscy gdybali, czy polskie plenery nadają się scenarzystom. W przypadku gry był to przecież Gdańsk jako Nowigrad, a istotną rolę pełniły też chaty z Zalipia. W polskim serialu zagrał na przykład zamek Chojnik, Czocha, a u Netflixa, no cóż. Polska jest niezwykle ciekawym krajobrazowo krajem. Mamy morskie wybrzeże, imponujące pojezierza, niziny, rozlewiska, góry małe, średnie, wysokie, naprawdę sporo dworów, pałaców i zamków. Mimo, że z powodu 3 dużych wojen, które przetoczyły się przez nasz kraj, połowa to ruiny, śmiało można uznać Polskę za ciekawy pod tym względem rejon Europy. Finalnie w produkcji Netflixa dominują Węgry, które również pokażemy w tym odcinku, ale Polsce przypadły 2 okazje na reklamę, a dokładnie 2 zamkom, a dokładnie na terenie historycznej Małopolski i tam udamy się na początek. Zaczynamy właśnie tutaj, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, miejscu, które naszym zdaniem jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, na pewno do top 10 należy. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, ale też klimat Wiedźmina nie był jakiś taki super słoneczny, więc tym aż tak bardzo się nie przejmujemy. Jesteśmy w Ogrodzieńcu, a dokładnie w miejscowości Podzamcze pod Ogrodzieńcem, ale przy zamku Ogrodzieniec, który w serialu grał Soden. Twierdzę Soden, czyli miejsce, w którym rzeka Jaruga jest najwęższa, bardzo trudna do zdobycia twierdza. Notabene Jaruga to polskie nazwisko. Zamek jest największym zamkiem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w najwyższym miejscu tejże Jury. 515 metrów mają tutaj okoliczne wzgórza. Ta twierdza przez stulecia strzegła najwyższego odcinka Jarugi. Dzisiaj tylko ona dzieli Nilfgaard od północy. Nadciągają, trzeba działać. Zamek, po wielu takich pracach konserwatorskich, restauratorskich, jest atrakcją turystyczną do zwiedzania, jak i cały szlak Orlich Gniazd położony pomiędzy Krakowem a Częstochową. Więc jeśli będziecie planować przyjazd do Polski lub chociażby do Krakowa, to koniecznie zapiszcie sobie w kajeciku czy w jakiejś aplikacji, że szlak Orlich Gniazd jest wart zobaczenia nie tylko ze względu na Wiedźmina. Jura Krakowsko-Częstochowska niewątpliwie to polski skarb i duma. Wapienne, widokowe wzgórza ciągną się od Krakowa, gdzie znajduje się Zamek Królewski, aż po Częstochowę, a może i nawet dalej, w kierunku Wielunia. Udajemy się teraz na południe Małopolski. To około 2 godziny drogi. Mijamy Kraków, potem Gorce i docieramy do górskiej krainy, która posiada nieziemsko piękne widoki. To okolice jeziora Czorsztyńskiego, pogranicze Pienin, Podhala i Spiszu. I na dodatek taki piękny rajski zimowy krajobraz mamy teraz. No więc zamek nazywa się Dunajec, czy też zamek w Niedzicy, w miejscowości Niedzica. Znajduje się nad taflą jeziora Czorsztyńskiego, dość świeżego zbiornika retencyjnego, przeciwpowodziowego, ale w Wiedźminie jezioro zostało wycięte i zastąpione pozostałościami lasu i doliny. Co ciekawe właśnie, bo zazwyczaj efekty specjalne coś doklejają, jak w przypadku Ogrodzieńca. Tutaj musiały usunąć jezioro i zastąpić innymi drzewami. W tle widzicie zamek w Czorsztynie bardziej zniszczony, a w filmie z kolei, w serialu, widać stary zamek w Wyzimie gdzieś tam, więc to jest taka korelacja ciekawa. Kolejna ciekawostka, cyfrowo zamek w Wyzimie, czyli króla Foltesta, został troszeczkę podkręcony, bo została zrobiona druga wieża z chorągwią. Tutaj ta druga wieża jest w ruinie.
I teraz historyczne tło. Po lewej stronie od Doliny Dunajca znajdowała się kiedyś korona węgierska. Przez długi czas była to część Królestwa Węgier, a zamek został założony z nadania króla Andrzeja II węgierskiego. Po prawej stronie mamy Pieniny, które zawsze były w koronie polskiej, więc tutaj taki wątek węgierski już się pojawia. I zanim przeniesiemy się na Węgry naprawdę do Budapesztu, to jeszcze jedna ciekawostka i też filmowa. Otóż nasz serialowy i filmowy bohater, czyli Janosik, jeden z odcinków był kręcony właśnie ze zamkiem w Nidzicy w tle, ale co ciekawe, nie było wtedy jeszcze tutaj właśnie zbiornika czorsztyńskiego. Do Budapesztu można dojechać w 5 godzin. To również ziemia zamków i zamczysk, ale przede wszystkim dolin, którymi biegły handlowe szlaki. Wieziono sól z Polski, a z Węgier wino. Według Stowarzyszenia Filmowców Węgierskich Budapeszt obok Londynu jest najczęściej filmowanym plenerem Europy. Wiąże się to z tym, że przedsiębiorcy na Węgrzech mogą sobie odliczyć od podatku kwoty i przeznaczyć na przykład na przemysł filmowy na Węgrzech, który to przemysł korzysta potem z różnego rodzaju funduszy, które dotują produkcje filmowe na Węgrzech i w Budapeszcie głównie. Znajdują się tutaj trzy studia: Origos, Korda i Mafilm. Tutaj powstawało wiele superprodukcji, takich jak Inferno, jak Marsjanin, jak Blade Runner i seriali jak na przykład Marco Polo czy właśnie Wiedźmin. A Budapeszt sam w sobie jest przepięknym plenerem filmowym. Chcemy, możemy mieć Paryż. Chcemy, możemy mieć Pragę. Chcemy Berlin, możemy mieć Berlin. Czy też różnego rodzaju miasta z czasów żelaznej kurtyny, z czasów komunistycznych. Studia Mafilm są w tamtej części, studia Origos są trochę poza Budapesztem w tamtej części, a tam jest zakole Dunaju i miejscowość Szentendre, gdzie też kręcono początkowe sceny do Wiedźmina, te wiejskie. Przypominam, że Buda i Peszt to Buda i Peszt, dokładnie tak. Budapeszt może być bardzo dumny ze swojego systemu metra, ponieważ po pierwsze ma najstarsze metro kontynentalne w Europie. Właśnie jedziemy linią M1 żółtą, która została wybudowana jeszcze w XIX wieku. Można też tutaj takimi zabytkowymi lub quasi-zabytkowymi wagonikami się przejechać, a na pewno widzieć stare zabytkowe stacje, na przykład ta, którą minęliśmy. I tym metrem, jednym z czterech, czyli dużo więcej niż w Warszawie, dojedziemy do zamku Vajdahunyad, też z XIX wieku. Pierwsze plotki odnośnie ważnej lokacji wiedźmińskiej pochodziły właśnie stąd, z zamku Vajdahunyad. Tutaj kręconych było kilka scen wewnątrz, raczej nie na zewnątrz tego zamku. Zamek wydaje się, że pochodzi ze średniowiecza, jednak że tak naprawdę jest XIX-wieczny. Został zbudowany, podobnie jak niektóre budynki w Paryżu czy też w Barcelonie, z okazji wystawy narodowej. Pochodzi on z terenów Wielkich Węgier. Jest to tak naprawdę konglomerat kilku budynków z tego właśnie obszaru, a Wielkie Węgry to przecież był teren sięgający od Adriatyku aż po wschodnie Karpaty. Kikimore dla mistrza Iriona. Wybacz nieporozumienie. Irion zbudował tę wieżę, ale zmarło mu się ze 200 lat temu. Niestety wieża Stregobora w serialu Wieża Stregobora nie jest dostępna dzisiaj, ale jak widzicie, cały dziedziniec, ten neoromański przy kaplicy, widać, czyli miejsce, w którym
Geralt rozmawiał o zleceniu na Renfri, to po pierwsze, a po drugie mówił właśnie ten słynny cytat o tym, że nie ma mniejszego zła. A tutaj szczegóły dotyczące tego miejsca, jeśli ktoś zna starszą mowę, to może sobie przeczytać. Żeby było śmieszniej, Stregoborowi wystawili pomnik tutaj już, dość szybcy są. Dobra, a tak naprawdę pan Ignacy Daranej. Ale przyznacie, że troszeczkę do serialowego podobny. Co jeszcze warto zobaczyć i zrobić w Budapeszcie, oprócz przejażdżki zabytkowym metrem? I spróbowania tradycyjnych langoszy oczywiście. To nie jest odcinek typowo o mieście, więc powiemy wam to w ekspresowy sposób. Budapesztańska secesja. Zdaniem specjalistów najlepsza w Europie. Widoczna zarówno w hotelu Gellert, jak i na przykład Gresham Palace i w wielu innych kamienicach. Bazylika Świętego Stefana. Potężna świątynia, robiąca piorunujące wrażenie w środku, ale też na zewnątrz, bo można wejść na jej wieżę. Innym punktem widokowym zdaje się być diabelskie koło, zamiast drona na przykład. Na wzgórze z Zamkiem Królewskim i Starym Miastem wjeżdżamy funikularem i obowiązkowo robimy sobie zdjęcie albo przy wartownikach, albo przy charakterystycznej baszcie rybackiej. Jaskier? Chyba nie. I coś kompletnie nieznanego, którym zaskoczyliśmy nawet kolegę, który był w Budapeszcie wiele razy. Mauzoleum muzułmańskiej Gulbaby, z którego można upolować taki nietypowy i symboliczny widok. Węgry, przypominamy, przez kilka wieków były pod panowaniem tureckim. Hala Targowa to również atrakcja, jedna z większych i chyba najładniejszych w Europie. Koniecznie trzeba tu wpaść. 1/3 stoisk jest związana z papryką i dużo takich papryk jest po prostu w takich paczkach dla turystów. No i klasyk, czyli parlament węgierski z przeciwległego brzegu Dunaju, najlepiej prezentuje się wieczorem, gdy błyszczy bursztynowo niczym świąteczna szopka. Oto stacja kolejowa Keleti, nie byle jaka, jedna z największych w Europie hal dworcowych. Stąd udamy się za chwilę pociągiem na zachód od Budapesztu do miejscowości o swojsko brzmiącej nazwie Tata. Znajdujemy się w miejscowości Tata. Zbieżność nazw ze słynnym indyjskim koncernem przypadkowa. W Tata znajduje się zamek, najpierw gotycki, później przebudowany dość znacznie w stylu renesansowym. No i zamek w serialu dość istotną rolę odegrał, ponieważ cały odcinek związany z Jeanem, z siedzibą tymczasową Yennefer, też z wypędzaniem Jeana, również z pierwszą sceną miłosną pomiędzy Geraltem a Yennefer. Dokładnie w tym miejscu też była ta scena, co prawda wieczorna, w której Geralt sakiewką nie potrząsał, tylko uderzył w twarz strażnika. Sama miejscowość nie jest zbyt ciekawa, natomiast zamek jest przepięknie położony. Obok niego znajduje się inny zamek słynnego węgierskiego rodu. Poproszę o przypomnienie. Eszterházy, dokładnie. Dobrze mieć historyczkę w zespole. Geralt, czy to ty? Czy Filavandrel?
Co by nie mówić, to tak zupełnie szczerze, dużo takich wstawek, niekoniecznie fantazy i średniowiecznych, w tych węgierskich miasteczkach widzimy, lecz z epoki dość nieodległej, którą jeszcze niektórzy pamiętają. Też fantazy, czyli sprzed 89 roku, na przykład ten dworzec autobusowy, ale ma to swój urok troszkę. Od teraz nasze oczy kierują się w stronę znaków reklamujących Ferencvaros Budapeszt. Nie, w stronę tego ogromnego orła. Już od razu mówię, niełatwo będzie tutaj trafić. Bez Google Maps ewentualnie można się trzymać czerwonego szlaku. No więc ten ptak okazuje się gigantycznym ptaszyskiem. Ptak ten dla Węgrów ma bardzo, bardzo symboliczne znaczenie. Jest to turul, mityczny na poły ptak, który według legendy przyprowadził Madziarów ze stepów euroazjatyckich właśnie tutaj na Nizinę Panońską. W związku z czym w dynastii Arpadów symbol tego właśnie pół sokoła, pół kruka, czy też jastrzębia, czy też raroga, miał bardzo istotne znaczenie i do dzisiaj ma znaczenie dla wszystkich, którzy mocno utożsamiają się z węgierską historią i tradycją. Tutaj kiedyś był zamek. Okej, jesteśmy. Jaskinia nazywa się Shelim Barlang. Jest dostępna za darmo. Jeszcze, myślę, że za chwilę to się zmieni, nie było nigdzie takich oficjalnych informacji, natomiast ja odkryłem, że to jest ta jaskinia, potwierdziłem to dzięki takiej małemu szczególikowi geologicznemu. Chodźcie do środka, to wam pokażę. Tam. Dokładnie tam. To jest ten charakterystyczny uskok, a tutaj był wkomponowany właśnie gdzieś smok. Zarówno smoczyca, która do końca chroniła swoich jaj, jak i smok, czyli bork, czy kawki. A w tamtą stronę, kadr w tamtą stronę prezentował bitwę, tą mini bitwę, w którym smok był przez Geralta i jego świtę w sumie broniony. Ale jak widać, w serialu wygenerowali dodatkowo wiszące rośliny przy wejściu do jaskini, tutaj ich tak naprawdę nie ma. Ruiny kościoła w opactwie Kiszceli, w dawnym opactwie Kiszceli. Tutaj właśnie kręcone były sceny balu czarodziejów z Aretuzy, a także narady magów północy. Rzeczywiście tu jest taka atmosfera, że takie sceny tutaj świetnie pasują. To co, jak Yennefer? Proszę bardzo, możesz sobie wybrać dowolną suknię, oczywiście jeśli jakaś ci się podoba, szczerze. Ciężko by było znaleźć. O, ta. No dobrze. Dzisiaj znajduje się tutaj Galeria Sztuki i Muzeum. Ale co ciekawe, jak zapytałem pana biletera na początku, pokazałem mu scenę z balu, on powiedział, że coś kojarzy, ale w sumie nie wie, o co chodzi. Więc pewnie tak samo jak o Grodzieńcu mocno trzymali w tajemnicy kręcenie tutaj, skoro nawet pracownicy nie do końca wiedzą, o co chodzi. I
jeszcze mały wątek kulinarny, bo w ankiecie prosiliście, by w każdym filmie próbować przemycić jakiś wątek kulinarny, gastronomiczny. Proszę bardzo. Kącik kulinarny. Jesteśmy w restauracji Huszar. Słowo Huszar znaczy huzara, a huzar nie pochodzi z Polski, tylko właśnie z Węgier, tak samo husaria. To tradycja serbsko-węgierska, ale zostawmy to, skupmy się na kuchni, bo jak wiemy, z Węgier pochodzi mnóstwo dań, takich jak na przykład zamówione tutaj w trzech miejscach zupa gulaszowa i gulasz, chyba najbardziej popularne węgierskie słowo, nie tylko odnoszące się do kuchni, prawda? Węgrzy bardzo też słyną z ryb, ale słodkowodnych, w związku z czym zamówiłem sobie zupę rybaka, która powstała z karpia. Jeszcze też na szczupakach się znają podobno, pomijając, że oczywiście na papryce, która też nie jest z Węgier, tylko z Turcji, i na winie, które przez wiele lat gościło na stołach polskich królów. Czy to było czerwone wino Egri Bicaver, czy białe Tokaj, lub wino znad Balatonu. I nie mogłem też nie pozwolić sobie zamówić czegoś, co bardzo mi się kojarzy z Europą Środkową, z monarchią austro-węgierską, z tą ceką monarchicznością wręcz, czyli susza. W każdym razie jest bardzo podobna do słowackich haluszków. Ale nie mówcie tego Słowakom. A to co? Jak macie ochotę na kolejną podróż w czasie, to proszę bardzo, węgierskie Ikarusy wciąż tutaj służą w komunikacji. A propos komunikacji, z tego dworca wróciliśmy 6-godzinnym kursem przez Słowację do Krakowa. Czego tam słuchasz? Geralt